No, i czytając pierwsze trzy zdania na temat SQL, pomyślisz, no kurde, no ja głupi jestem, to jest takie trudne, to, to ja sobie nie poradzę. Cześć z tej strony Darek. Zapraszam na kolejny odcinek vloga. Dzisiaj odpowiem na pytanie, czy dokumentacja jest dobrym źródłem wiedzy na początek. Bardzo często się zdarza, że być może szukasz sobie rozwiązania czegoś, może dopiero uczysz się danego języka, chcesz się dowiedzieć, jak działa jakaś konkretna funkcjonalność. No i gdy pytasz kogoś, gdzie, skąd czerpać wiedzę. Gdzie szukać tych informacji, w odpowiedzi otrzymujesz magiczne słowo dokumentacja? Co to ta dokumentacja jest? I czy rzeczywiście jest ona dobrym źródłem nauki na początek? Dokumentację moglibyśmy porównać do encyklopedii, albo do takiej instrukcji obsługi bazy danych. Dokumentacja to dokument napisany przez producenta oprogramowania, jeśli mówimy o bazie danych ORAK, czyli ORAK, ta firma stworzyła taki dokument, gdzie pisze jak to działa. Zawiera listę, spis wszystkich funkcjonalności, opis tego, jakie masz możliwości przy wyborze na przykład typów danych, jakie programy możesz tworzyć, jak są one składowane w bazie i jeszcze wiele innych mniej lub bardziej zaawansowanych rzeczy. Czy dokumentacja ci się przyda, czy nie, będzie zależało od tego, czego ty będziesz w tej dokumentacji szukał. To znaczy, czym innym jest szukanie konkretnego rozwiązania jakiegoś problemu. Czym innym jest chęć nauczenia się w ogóle danej technologii od podstaw, a czym innym jest chęć doczytania i zrozumienia, jak działa dany fragment, wycinek bazy danych, jakaś konkretna funkcjonalność. Jeśli chodzi o rozwiązanie problemu, no zdarza się czasami, że utknąłeś na czymś. Realizujesz projekt, piszesz coś w tej bazie danych, no i, i dochodzisz do momentu, kiedy nie wiesz, jak coś rozwiązać. Masz z czymś problem. Czy dokumentacja tu się przyda? Moim zdaniem nie, no z tego i właśnie powodu, że dokumentacja jest encyklopedią, a nie książką kucharską. Tam nie będziesz miał przepisów, nie będziesz miał yy, zalecenia, jak rozwiązać jakiś problem. Inny przykład. Chcesz się nauczyć danej technologii od podstaw. Nie masz do tej pory żadnego doświadczenia. Myślę, że to najbardziej Was teraz interesuje. To dokumentacja moim zdaniem też nie jest dobrym do tego źródłem. Podkreślam, w sytuacji, kiedy ty nie masz żadnego doświadczenia. No dlaczego? No dlatego, że możesz się zrazić. Nie chcąc być kołosłownym, no zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. W tym momencie udaję się do dokumentacji. To jest dokumentacja jednej z nowszej wersji bazy danych, czyli wersji 18C i załóżmy, że jestem początkujący, nic nie wiem o bazach danych, chcę się dowiedzieć, czym jest SQL. No więc trafiam do dokumentacji, czyli tego rzetelnego źródła wiedzy, no i sobie czytam. SQL jest deklaratywnym językiem bazujących na zbiorach, który zapewnia interfejs do RDBMS takiego jak Oracle. No już próbuję sobie wyobrazić, jak wygląda mi na osoba, która nie wie w ogóle czym jest SQL, czy jest, czym jest język deklaratywny, co to jest interfejs, co to jest w ogóle RDBMS. No dobra, ale idźmy dalej, może tylko pierwsze zdanie. Proceduralne języki, takie jak C, opisują, jak rzeczy powinny być zrobione, a SQL jest nieproceduralny i opisuje, co powinno być zrobione. No część zdania może zrozumiemy, część nie, jednak w dalszym ciągu nie jest to dla nas jasne. Czytamy dalej. SQL jest standardem ANSI, języka relacyjnych baz danych. No i znowu, przeczytaliśmy trzy zdania, z których tak naprawdę niewiele jesteśmy w stanie zrozumieć, no bo pojawia się tu masa terminów, które są dla nas nieznane. Nie wiemy, co to znaczy, że SQL operuje na zbiorach, że jest językiem deklaratywnym, co to jest interface, co to jest RDBMS, co to znaczy, że język jest proceduralny albo nieproceduralny, co to znaczy, czym jest C, też ktoś przecież mało prawdopodobne, żeby z niego korzystał, czym jest standard ANSI. No jest masa terminów, które są dla nas zupełnie niejasne, które, z którymi się nie spotkaliśmy. Zanim podam Ci rozwiązanie, to znaczy, Podam Ci źródła, z których warto korzystać w tych dwóch przypadkach, to znaczy w, przypa w sytuacji, kiedy potrzebujesz rozwiązania danego problemu albo kiedy chcesz nauczyć się danej technologii od podstaw. Przejdę na początku do przykładu, kiedy dokumentacja jest niezastąpiona i będzie najlepszym z możliwych źródeł. Taka sytuacja to moment, kiedy potrzebujesz dowiedzieć się czegoś konkretnego, bardziej szczegółowo, kompleksowo na temat jednego konkretnego Zagadnienia, jakiejś danej funkcjonalności. Zostańmy na przykład przy tym SQL-u. Przejdźmy do rozdziału, tu jest akurat rozdział 7 SQL-a i zobacz, ile jest masy wiedzy i to rzetelnej takiej wiedzy, którą producent potwierdza, no bo on ten dokument napisał, on stworzył te całe oprogramowanie i w 99,99% ,99 ma rację co do tego, bo są też tak zwane. Undocumented features, czyli takie funkcjonalności nieudokumentowane, ale na tym się teraz nie skupiajmy. No i zobacz, mamy wprowadzenie do SQL-a, mamy dostęp do bazy danych przy pomocy sql mamy standardy sql mamy przegląd poleceń SQL, czyli jest tu masa całej wiedzy zebranej w jednym miejscu. I wtedy, kiedy Ty będziesz potrzebował pełnego, kompleksowego opisu danego zagadnienia, dokumentacja będzie najlepszym z możliwych rozwiązań. Wiem, że to, co ja teraz mówię, może szokować pewne osoby, zwłaszcza te, które już coś programują, no bo jak to dokumentacja jest złym źródłem wiedzy? Wszystko zależy od kontekstu, w jakim będziesz szukał informacji. Ja wiem, że to, co ja mówię, jest dosyć kontrowersyjne, ale jest bardzo prawdopodobne, że ty, tak jak ja kiedyś, zaczynałeś od kompletnego zera i wcale informatyki nie studiowałeś. Wcale nie byłeś super znajomiony z komputerami, sieciami i sprzętem. Mówię o tym dlatego, że jeśli ktoś przeszedł taką standardową ścieżkę edukacji, to znaczy studiował, już od początku otaczał się tymi komputerami, może miał kogoś, kto mu był w stanie pomóc, starszego brata i, i mu doradzał w tym wszystkim, no to ta nauka trochę inaczej wygląda. Kiedy natomiast jesteś, działasz sam, jesteś zupełnym laikiem, to osoba, powiedzmy to, wtajemniczona, w tą informatykę, ona nie będzie w stanie zrozumieć tego, że ty czegoś nie rozumiesz, że coś jest dla ciebie niejasne. No, ktoś kto studiował, dla niego oczywiste jest to, co to jest RDBMS, czyli System Zarządzania Relacyjną Bazą Danych. Albo ktoś, na przykład nawet nie znający języka SQL, ale potrafiący programować w innym języku, wtedy też dokumentacji jak najbardziej może korzystać. Dlaczego? No właśnie, bo on ma te podstawy. On rozumie, czym jest wzorzec projektowy, że może być standard jakiegoś języka, że są języki obiektowe, języki proceduralne. Już nie, on ma wyobrażenie na temat tego, jak to się będzie wykorzystywało w praktyce. Natomiast Ty, kiedy dopiero zaczynasz i nie masz na ten temat zielonego pojęcia, to pod, potrzebujesz trochę innego podejścia niż te, które jest... Yy, Najbardziej popularnej, i które doradzają wszyscy, nawet chcąc, działając w dobrej intencji, tak? Czyli ty piszesz słuchaj, nie rozumiem, jak coś działa, ktoś ci mówi, proszę bardzo, masz link do dokumentacji, przeczytaj sobie. No i teraz ty jako osoba nie mająca żadnego doświadczenia, no zdradzisz się po prostu, no i czytając pierwsze trzy zdania na temat SQL-a, pomyślisz, no kurde, no ja głupi jestem, to jest takie trudne, to, to ja sobie nie poradzę. Stąd tak ważny moim zdaniem jest ten odcinek, bo moim zdaniem przypominając sobie, jaki ja się uczyłem, Jakbym zaczął od dokumentacji, też pewnie bym się zraził i w ogóle bym się poddał, bym uznał, no i nie rozumiem o co tam chodzi. Tam jest kilka zdań, tyle skomplikowanych wyrażeń, do których nie ma nawet oddośników, żeby coś więcej doczytać, no że to jest zbyt trudne. Jeśli ktoś studiował, przeszedł tę całą ścieżkę, przez kilka lat otaczał się tą całą terminologią, to dla niego jest to już naturalne i on ma trochę łatwiej. Natomiast jeśli ty Skakujesz do IT z zupełnie innej baj bajki, no to potrzebujesz trochę innego podejścia do nauczania. No z tego właśnie względu, że tobie trzeba przedstawiać pewne zagadnienia trochę w inny sposób. Dokumentacja jest fajna, jeśli już coś wiesz, już coś rozumiesz. W pozostałych przypadkach yy, no trzeba szukać trochę innego podejścia. Wracając do tych dwóch przykładów, tak? Czyli mamy. Sytuacja, kiedy potrzebujemy konkretnego rozwiązania, mamy sytuację, kiedy chcemy się nauczyć jakiegoś języka od podstaw. No i trzecia sytuacja, kiedy dokumentacja cię przydaje, no to sytuacja, kiedy chcemy się czegoś więcej dowiedzieć na temat danej funkcjonalności. I teraz wracając do tych pierwszych dwóch przypadków. Jeśli potrzebujesz konkretnego rozwiązania jakiegoś problemu, to jest duże prawdopodobieństwo, jestem niemal pewien, że ktoś miał już taki sam problem jak ty. A jeśli tak, to, co jest odpowiedział internet. Jeśli nie możesz, nie wiesz jak coś rozwiązać, brakuje ci pomysłu na wykonanie czegoś, piszesz w Google How to coś tam, coś tam i jestem niemal pewien, że na stacku, na innych forach programistycznych znajdziesz odpowiedź na te pytanie. Inna alternatywa, to jeśli lubisz książki, ja lubię, to możesz sobie kupić książki z takim dopiskiem workbook albo cookbook. Tu jest jedna z takich książek, czyli zesysz ćwiczeń, jeśli chodzi o PLSQL. I są też książki z takiej serii cookbook, czyli książki kucharskie, gdzie masz właśnie przepisy, przepisy na temat tego, co możesz, jak możesz dany problem rozwiązać, jakie masz możliwości. W niektórych tych książkach jest to nawet o tyle fajnie zrobione, że masz napisane na poziomie podstawowym robi się to tak, średnio zaawansowanym tak, a zaawansowanym tak. Drugi przykład to chcesz się nauczyć danej technologii od podstaw. Co jest rozwiązaniem, z czego korzystać? Znowu z książek i kursów. No tyle tylko, że inaczej tworzone są i inaczej są pisane książki dla osoby, która już jakaś, jakąś technologię zna, a inaczej dla osób, które dopiero będzie to ich pierwszy kontakt z programowaniem. No i tu musisz się trochę wysilić, bo musisz znaleźć kogoś albo książkę, która będzie odpowiednio prosto definiowała zagadnienie i wprowadzała Cię do tej technologii. Zdarzyło mi się, że ja zostałem poproszony o to, żeby polecić jakąś książkę. No i poleciłem książkę Jasona Price'a SQL i programowanie, taką biało czerwoną książkę. Nie mam jej tutaj, bo pożyczyłem ją koledze, ale mam książkę podobną. Ona mniej więcej tak podoba, wygląda. To jest wersja 12. Ja polecałem książkę w wersji 11. No i jedna z osób Kupiła tę książkę, a później napisała do mnie na Facebooku, że słuchaj było tak, jak oglądałem twój kurs, to ja wszystko rozumiałem, było fajnie, ale później kupiłem tę książkę i. I już tak fajnie nie było, bo niewiele rozumiałem. Jest też tak, że te książki i kursy inaczej są pisane. Ja bym inaczej tworzył kurs czy pisał książkę, jakbym wiedział, że moją docelową grupą odbiorców są osoby, które znają już taką jakąś technologię, albo znają podstawy języka, a inaczej dla osób, które, dla których będzie to pierwszy kontakt z programowaniem. Oczywiście okazało się, że ta osoba nie do końca dobrą książkę kupiła, bo kupiła książkę o programowaniu, czyli, czyli o plsql SQL-u, a nie SQL-u. No niemniej jednak, pomimo, że ta książka jest moim zdaniem całkiem przystępna jak na początek, no nie oczekuj, że wszystko, będziesz czytał tę książkę jak powieść, nie będziesz musiał do niczego wracać, nie będziesz musiał doczytywać rzeczy z innych źródeł. Dlatego właśnie uważam, że kursy będą dla ciebie najlepszym rozwiązaniem, pod warunkiem, że to będą kursy dedykowane pod osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z programowaniem. To wszystko co miałem dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że pomogłem ci w tym materiale, że masz mniej więcej teraz większe rozeznanie na temat tego, czy ta dokumentacja jest dobra, czy nie. Dokumentacja oczywiście jest dobra, jest bardzo przydatna. Ja z dokumentacji korzystam na co dzień ale dlatego, że ona mi daje jak najwięcej wartości. Natomiast jeśli ty dopiero zaczynasz, to wcale niekoniecznie tak musi być i jak trafisz na kogoś, kto ci poleca dokumentację, to OK. No możesz spróbować, może akurat dla ciebie będzie inaczej i ty będziesz rozumiał, będzie ci to pasowało. Natomiast jeśli nie będziesz sobie radził z dokumentacją, to wcale nie jest tak znowu, że ty się nie nadajesz. I nie będziesz nigdy programistą, tylko te źródło wiedzy na początek, w tym momencie, na twoim etapie wiedzy może być niewystarczające. To wszystko. Pozdrawiam. Cześć.